Cześć kochani, ja tylko jeszcze na szybko się z Wami witam, żeby pokazać nasz haul zakupowy, co kupiliśmy w sklepie polskim. Dzisiaj byliśmy, więc takie krakersy to akurat nie są polskie. Ten chleb też nie jest polski, ale Pani zachwalała, że bardzo dobry jak polski, więc wzięliśmy. Tu mamy kiełbasę wędzoną. My uwielbiamy kiełbasę, jeszcze do tego wędzoną. Tu jest też jakaś wędzona wędlinka. Brałam chyba szynkę. Nie są podpisane, tak jak widzicie. I tu za tą na przykład funt 83. To jest chyba szynka, czyli 8,90 za kilogram wychodzi. A ta... O, gdzie tu jest? 8,90, czyli funt 82, wzięłam tak mniej więcej 20 deko. Ta druga to była też jakaś wędzona, ale już nie pamiętam jaka. Dobra, dalej twaróg, bo będę chyba jutro robiła na obiad leniwe. Tak mi coś naszło dzisiaj od rana, żeby zrobić leniwe. Dawno nie robiłam. Ogórki kiszone, akurat funt 25 wzięliśmy, takie zwykłe, najzwyklejsze. Przysmak świętokrzyski, lubię czasami. Mozzarella, ser, bo będę też jutro robić pizzę wieczorem, także może być dobre. Nie wiem, ja przeważnie robię z normalnego sera, ale no zobaczymy jak ten będzie. Tutaj jest też jakaś kiełbasa, też wędzona, bo my dzisiaj kiełbasy... O nie, to jest właśnie mój narzeczony, wziął taką zwykłą kiełbasę. Przed tymi, które wzięłam ja później wędzone, więc tu wziął taką swojską kiełbasę. Tu pół kilo sera żółtego, my lubimy ser żółty, a ja lubię taki też sobie zetrzeć do pizzy na przykład. Parówki z serem ulubione moje, czyli tu jest jeszcze druga paczka. Tu jeszcze na spróbę są parówki z jalapeno, berlinki. Nie jedliśmy nigdy, nie próbowaliśmy z jalapeno. Ja nie lubię ostrych, co prawda, ale mój narzeczony lubi, więc dla niego na spróbę będzie. Tutaj ser taki... Topiony ser kremowy, 4 sery. Tutaj takie małe drożdże. Małe dlatego, żeby zużyć je na raz. Bo te, które są takie większe, tam jest chyba 100 gram, to powiem Wam, że później mi się psują i nic więcej nie ma z nich pożytku. Przeterminują się, ja ich później nie używam, wyrzucam. Pałeczki kukurydziane dla mnie, ja lubię tak sobie czasami coś przegryźć, sobie takie chrupki kukurydziane sobie przegryzam. Tu jeszcze wzięłam jakieś andruty, są chyba rumuńskie, ale takie właśnie oblatki wzięłam, tak, nie wiem czy to rumuńskie, czy jakieś czeskie, czy jakieś inne. Tu jeszcze na spróbę wzięłam pastellę nową, bo nigdy nie jadłam jej. I taką pastelę mintaj a la łosoś z koperkiem. Zobaczymy, jak to będzie wszystko grało. Tu jeszcze metka tatarska, cebulowa znaczy. Ja uwielbiam takie rzeczy, więc u mnie to jak ja mam chęć, to po prostu znika całe. Tu papryka szczeciński. Tu jeszcze ser Gouda bez laktozy w plastrach ser. Tu kasie do jakiegoś ewentualnego ciasta albo coś takiego. Łaciatę też z myślą o jakimś cieście albo o czymś, ale tak mieć lubię po prostu w zapasie. No i jajca. 10 jajec XL, także nawet nie sprawdziłam, czy są ok. Ale miejmy nadzieję, że są. Także takie nasze... zakupy, a mniej więcej Wy możecie zobaczyć, co jest w sklepie polskim, co jak ja będę robiła jakieś hole, czy tam później opowiadała o jakichś produktach. Zawsze też możecie sobie zobaczyć, co jest w tych sklepach polskich. Oczywiście nie wszystko jest, ale większość. I tu jeszcze mam taką
sałatkę warzywną z szynką. Także tą powinniście znać, bo ona jest dosyć popularna. Także, a i jeszcze rogaliki maślane takie, ale to już jest najważniejsze, już pokazałam. Dziękuję za uwagę. Dobra, najpierw na szybko, żeby włożyć do zamrażarki, kupiłam dwa rodzaje mrożonych owoców, bo będzie kompot albo będzie sok. Może nie wiem, nie teraz, nie w ten weekend, ale w następny, ale zawsze takie mrożone owoce się przydają, więc to jest o tyle fajnie. I mleka wzięliśmy, aż 4 tak mleka, bo były w promocji, a poza tym my lubimy mleka i do kawy, i do płatków także, i jajka. I ja to na razie chowam, a później jeszcze się odezwę. No okej, okay, a reszta zakupów to pomidory, takie 4 wzięliśmy na tacce. 2 siatki mandarynek, 1 siatkę bananów, 1 jabłka. My lubimy te Pink Lady Apples, więc one są naprawdę bardzo fajne. 2 paczki płatków owsianych z tej firmy Quaker. One są bardzo fajne i pierwszy raz będziemy jedli te velvet chocolate. One są dobre do mikrofalówki, bo tylko 2 minuty im wystarczy, żeby z mlekiem czy tam z wodą, żeby one były. Na polskim stoisku kupiłam kaszę jęczmienną jeszcze, ponieważ już nam się kończy. 2-litrowy sok Caprio, też z polskiego działu wzięłam. Wzięłam również takie korkowe tacki i wiecie co, one są bardzo fajne, pokazywałam wam w sklepie, nie wiem czy wrzucę to teraz. One są korkowe, one są fajne do kuchni, ale ja, tak mi się wydaje, ja je sobie po prostu użyję jako tło do zdjęć na Instagramie. Tak? Jeśli chodzi o to, to ja właśnie szukałam czegoś takiego, co by mi posłużyło za tło, a to jest bardzo fajne. Ja lubię takie szare dodatki, także będą może w kuchni. Jakoś jest na pewno spożytkuję, czy to żeby pod gorący garnek na przykład, czy coś takiego. Nie wiem, czy to można pod gorący garnek, no ale wiecie o co mi chodzi. Dobra. Winka, tu oczywiście ja nie wiedziałam o tym, ja lubię te orzechy. Oczywiście to jest bomba kaloryczna, ale orzeszki peanuts w czekoladzie bardzo lubię. Nie lubię tylko tych rodzynek w czekoladzie, w ogóle nie lubię rodzynek. Kinder Bueno, moje ulubione, sobie wzięłam sama, wiedziałam o tym. Tu są ciasteczka, bo ciasteczka muszą być, ale tym razem dark chocolate, czyli z ciemną czekoladą dla mojego narzeczonego. Tu, tak jak mówiłam w sklepie, nie wiem czy słyszeliście, ale czy to dodam, czy nie dodam, no nieważne. Wzięłam 2 nowe Snickers Creamy Peanut Butter z masłem orzechowym. Nie wiem, zobaczymy, będę dzisiaj testować, więc zobaczymy jak to będzie smakowało i na pewno dam wam znać. I 2 czekolady wielkie, o których pojęcia nie miałam, że wylądowały w naszym koszyku. Tak były bardzo ładnie skamuflowane. No, i to są nasze słodkości. A jeszcze chciałam wam pokazać, tylko tak na szybko. A, jeszcze wzięliśmy takie sitko. Ono było niedrogie. Także takie sitko basicowe, totalnie, bo mamy takie metalowe, ale już nam powoli rdzewieje i po prostu musimy chyba jednak mieć takie sitka. Tu wziąłam sobie bandamki, takie 2, można to wiązać, widzicie, na różne sposoby, bo ja w chustkach niestety muszę chodzić cały czas. 12 dróg do zawiązania. Więc i można na rękę, i można jako gumkę na kitkę, znaczy na gumkę od kitki. Można przepasać sobie wokół szyi, można jako maseczkę nosić, można na całą głowę, widzicie, tak jak tu śmiesznie pan wygląda. No, ale w różne sposoby można to wiązać. A tą firmę mniej więcej kojarzę i ona jest
Widzicie, jest currently free, jest wegańska, przetestowana dermatologicznie, ale ona jest z tych naturalnych i to jest, tutaj Wam pokażę, turmeric, to jest kurkuma, kurkumowy żel do mycia twarzy. Także tu jest kurkuma i bergamotka face wash. Ayurveda Ritual. Dobra, no zobaczymy. Oczywiście chleb tostowy wzięłam, także to też widzicie. No i taka pianka, ona jest bardzo wydajna. Ja miałam dosłownie chyba taką kiedyś z jakiegoś pudełeczka, chyba z Glossy Boxa, na spróbę. Ale ja nie pamiętam, to było chyba Shea Butter i coś tam, ale tej samej firmy dokładnie, tej Imperial Weather. I ona jest naprawdę bardzo wydajna, bardzo fajna, także powinno jej się naprawdę sprawdzić. I ona nie była wcale taka tania, bo ona chyba niecałe 3 funty, więc jak na produkty do mycia, to powiem Wam, że sporo. No i jeszcze tutaj wzięłam taki olejek do Airwicka, ponieważ... Zaraz Wam pokażę zresztą. Ponieważ w przedpokoju właśnie używam tego takiego Airwicka, który jest na mgiełki zapachowe, więc muszę tylko baterie zmienić, bo baterie się skończyły i wkładam nowy, bo chyba ten, który tutaj już jest, to też już jest na wyczerpaniu. Albo już go w ogóle nie ma, także... Dobra, ja robię porządki, bo tu dziada i baby brakuje, widzicie, nożyczki, wszystko. I my praktycznie po śniadaniu pojechaliśmy do sklepu i tak właśnie nam się zeszło. Także buziaczki i do usłyszenia później.